Kwestia rewitalizacji stacji Dobrowolskiego w Oazie Bangera w Antarktydzie Wschodniej ma wiele aspektów i to natury bardzo różnej, od aspektów społecznych, poprzez polityczne, aspektach naukowych kończąc. I całe przedsięwzięcie ma również ważne tło polegające na wiarygodności naszej jako polskiej społeczności naukowej, za podjęte zobowiązania wiele lat temu. Myśmy dostali tę stację od Związku Radzieckiego. Zapewne z powodów również politycznych. Związek Radziecki w tym czasie potrzebował sojusznika w sprawach dotyczących Antarktydy i Polska była w pewnym sensie naturalnym partnerem dla Rosjan w działaniach antarktycznych, zarówno naukowych, jak i politycznych. Później byliśmy raz czy dwa, korzystając z własnej logistyki w kwestiach morskich i z logistyki radzieckiej już na lądzie. A potem zabrakło nam pieniędzy, choć nigdy nie zabrakło chętnych do tego, żeby jechać do Oazy Bangera i prowadzić tam działalność naukową. Wszystko rozjechało się mniej więcej 40 lat temu. Teraz sytuacja zmieniła się na tyle dla nas korzystnie, że nie straciliśmy chętnych do pracy, a zyskaliśmy fundusze na badania polarne, a jednocześnie technologie poszły niesłychanie do przodu. Jeżeli złożymy te sprawy w jedną całość, to nam wyjdzie, że najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie w Oazie Bangera w sąsiedztwie naszej stacji Dobrowolskiego autonomicznych, automatycznych urządzeń pomiarowych, podobnie jak robi się to w wyprawach kosmicznych czy planetarnych na Księżyc czy na Marsa. Wystarczy postawić tam stację sejsmiczną czy magnetyczną, które będą rejestrowały pola geofizyczne, żeby dostawać informacje, dane i zostawić je zasilane ogniwami paliwowymi, bateriami na rok czy na dwa. Efekt będzie taki sam, jakbyśmy zatrudnili uczonych czy techników, którzy obsługiwaliby takie stacje, na przykład w stacji Arctowskiego czy w Honsundzie. No ale zaleta jest taka, że to jest rozwiązanie znacznie tańsze, bo nie wymaga obecności człowieka. A więc postawienie automatów geofizycznych w dużej części załatwia dwie sprawy. Zbieranie nowych danych, i sejsmicznych, i magnetycznych, i obecność naszą znowu w Oazie Bangera. Takie rozwiązania są stosowane na świecie coraz częściej, ale bardzo wyraźnie formułuje się postulat, żeby były one prowadzone w obszarach polarnych, również, gdzie takich stacji jest bardzo mało, jeżeli w ogóle jakieś są. Sprawą osobną jest to, że my nie mamy żadnej infrastruktury, która mogłaby być wykorzystana do naszych podróży na Antarktydę. Nie mamy statku, w szczególności nie mamy statku z helikopterem. Czyli do Oazy Bangera możemy się dostać tylko dwoma sposobami. Albo korzystając z oferty i pomocy Australijczyków, i tu podpisaliśmy porozumienie z Geoscience Australia rok temu, albo skorzystając z oferty i pomocy Rosjan, z którymi podpisaliśmy umowę wczoraj. I
Ta opcja rosyjska okazała się dość nieoczekiwanie, bardzo atrakcyjna, dlatego że uczeni z Petersburga, Narodowego Instytutu Geologii Morza, są bardzo zainteresowani współpracą. I oni bardzo chętnie zabiorą nas jako członków ich ekspedycji. To jest rozwiązanie dla nas korzystne, bo tańsze to będzie rodzaj wymiany naukowców. Wówczas moglibyśmy pojechać, zinwentaryzować bazę i wybrać miejsca do ustawiania stacji geofizycznej. Gdyby to się udało w przyszłym roku, a wszystko na to wskazuje, że się uda, bo mamy już zgodę ustne wszystkich instytucji, które są odpowiedzialne za organizację wyprawy, no to wtedy to, co się dzisiaj stało, będzie pierwszym krokiem do nowego otwarcia. Ono jednocześnie jest ostatnim krokiem zamykającym trzyletnie starania o to, żeby dostać pieniądze, stworzyć plan naukowy, wymyśleć formy organizacyjne takiej wyprawy i naszego powrotu do Dobrowolskiego. Dzisiaj stało się to, że oto mieliśmy spotkanie, w której obie strony wyraziły zainteresowanie dalszą współpracą. I ja wierzę, że ta współpraca będzie miała miejsce i że w przyszłym roku zaczniemy działać już na miejscu w oazie Bangera. Rosjanie nie mają nic przeciwko temu, żebyśmy współpracowali jednocześnie z Australijczykami, a może nawet współpracowali w trzy kraje, czyli w takim układzie trójkątnym. Co jest dla nas o tyle atrakcyjne, że zarówno Rosja, jak i Australia to antarktyczne potęgi. Thank you for invitation to Institute of Geophysics. We had very fruitful and very positive discussion today and yesterday about our possible and potential cooperation in Antarctica in Bangor Hills, because we have stations in that region, our Russian station, and we have old Polish station there. And this is a good point for future cooperation in different topics of sciences, like paleoenvironments, geophysics, geology, limnology, to study lakes in that region and to study change of paleoenvironments during several thousand years and tens million, maybe million of years. And I hope that we will have a very good connections between our institutions and we'll discuss later about a real cooperation already next year during the summer season in Antarctica. And we agreed with Marek about that next year we will have a real cooperation and we possibly will able to take somebody from this institute to participate in our expedition as exchanged specialist to take part in our seasonal Antarctic research next year.